To ostatnia, ale za to na wagę złota i srebra, sportowa informacja w tym roku. Reprezentujący nasze miasto karatecy wywalczyli 3 mistrzostwa i 1 wicemistrzostwo Polski. Mistrzostwa Polski karate Kyokushin juniorów i młodzieżowców odbyły się w ostatnią sobotę w Koszalinie. Suwalski klub reprezentowało 6 zawodników. Młodzieżowcy bracia Daniel i Damian Biłbakowie i Michał Karpowicz oraz juniorki. 3 Aleksandry, Mozerys, Górska i Rybacka. Podczas ostatniego w tym roku startu nasi zawodnicy wywalczyli indywidualnie 3 złote medale i 1 srebrny. Z tytułami mistrzów Polski wrócili do Suwałk Daniel Biłbak, który zajął 1 miejsce w kumite do 70 kg. Najlepszy w kata okazał się jego bliźniak Damian Biłbak. Aleksandra Mozerys zdobyła 1 miejsce w kumite do 60 kg. Wicemistrzostwo w kata zdobył Michał Karpowicz. Oprócz indywidualnych tytułów karatecy zdobyli też drużynowe mistrzostwo Polski, pozostawiając w tyle 50 klubów z całego kraju.